Ostatnio sobie czytam fanowskie historie o rodzeństwie piasku i fajnie się czyta to, na przykład grają w gry planszowe i Gara ich ucisza. Fanowskie historie? Fanfiki, tak? No nie, no fanfiki to... Nie, ja nie lubię fanfików. Jedyne fanfiki, jakie lubię, to te takie animacje, co fani robią. Czyli na przykład Kakashi versus Sasuke. Jo, p***dole, jaka to jest mocna animacja. Kto nie widział, to polecam z całego serca. Ona trwa 20 minut, ale to jest tak do... Kurwa, nie rozumiem do tej pory, dlaczego nie zrobili walki Kakashiego z Sasuke. To byłby taki potencjał. Ja nie wiem, dlaczego oni tego nie zrobili, nie rozumiem. Co, bali się, że Kakashi go zabije? Chcę tą walkę wam pokazać. Pa, 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 to jest fanowskie, to fani robili. To chyba trzech ziomków robiło, nie? Trzy osoby to robiły. Raz, dwa, trzy osoby to robiły. Pa, 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 zaczyna się. Rozpol. No stary, ja wam tylko mówię, że to zostało wypuszczone 11 lat temu. To jest 11 lat temu wypuszczone, nie? To ma 11 lat, stary. Nawet pewnie więcej, bo to jest chyba reupload. 11 lat temu. Zobacz. Ja nie rozumiem, dlaczego taka walka z takim potencjałem nie została wykorzystana. Ja... No zobacz, jak to wygląda. Stary, co to za nowe odcinki Naruto? No, oglądamy sobie Naruto na streamie, co tam? Zobacz, zobacz nawet jakie to jest płynne, pomimo tego, że wiadomo, że to jest fanowskie. Ja nie no, przecież Kakashi by go zjebał, jakby była taka walka. Rozgromiłby go. Kto waszym zdaniem by wygrał walkę Sasuke kontra Kakashi? Oho. Remis? Nie, moim zdaniem Kakashi. Bardziej doświadczony w walce. On tutaj tak zajebiście wygląda. A tutaj jest jeszcze taki moment, sorry, że tak się jaram, ale mnie to podnieca. Jest tutaj taki moment, jak on stary jest w takiej masy podartej. I moim zdaniem to jest jedyne słuszne pokazanie Kakashiego twarzy. W sensie takie nie do końca, takie połowiczne, że widzicie tylko taką większą część jego twarzy. A nie to, co oni zrobili stary w Naruto, że pokazali k***a praktycznie całą jego twarz. Bez maski. No ja nie wiem, dla mnie to jest w ogóle z***ne. Dla mnie, zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Oglądajcie. I tutaj nawet widać te style, jak się zmieniają, nie? Te style animacji, że raz jest w jednym stylu animowane, raz w drugim, bo każdy wiadomo, że każdy animator ma inny styl animacji i to też widać w niektórych momentach, ale to nie przeszkadza, bo i tak się fajnie to ogląda. Czekaj, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. To jest taki szef. Oczywiście mówię o Kakashi, nie? Pa. Ja p***le. I nawet takie zestawienie, Chidori kontra Raikiri, ja p***le. Jakie to by było dobre. Zestawienie, że wiesz, Chidori kontra Raikiri przeciwko sobie. Dwie techniki, jakby bliźniacze. No bo w sumie niektórzy mówią, że to jest to samo, ale wiesz, przeciwko sobie. Tak jak Rasengan i Chidori. To tutaj wiesz, dwie bliźniacze techniki, dosłownie dwie bliźniacze. O, ta się drze. Ja p***le, ta to się zawsze drze. Zobacz w ogóle, jak ona wygląda. O kurwa. Patrz, 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 patrz. Wytyfy. Ja sit z epoki lodowcowej. Za mocne. Ale dobra nuta wjeżdża teraz. Dobra nuta teraz wjeżdża. Cyk. Jedziemy.
Ale moim zdaniem Sasuke nie powinien tak się ruszać. W sensie, że on ślepł i no nie ruszałby się. Nie miałby takiego na pewno movementu jak tutaj ma w tej animacji. Ale to było 11 lat temu, to dlatego? No nie, no wiadomo, że to ma też jakieś swoje tam, wiesz. Znaczy, no niektóre rzeczy trzeba przymknąć oko, nie? Bo to jest fanowskie, ale no kurwa i tak trzyma poziom. Moim zdaniem, tak to jest moje zdanie, ale to jest jedna z lepszych fanowskich animacji, bo nie dość, że jest długa, praktycznie jest cała walka od punktu A do punktu B, to jeszcze kurwa jest fajnie zanimowana i naprawdę szafoba tym animatorom, którzy to robili. Bo kurde... fajnie się to ogląda. Ja to już kiedyś widziałem, już nawet oglądam teraz chyba czwarty raz. Ale no, to jest piękne. I może też niektórzy z was nie widzieli, to przy okazji zobaczycie sobie. Zoła. O, i tu jest ten moment, o którym wam mówiłem, że tak, moim zdaniem, powinien wyglądać Kakashi, jego pokazanie twarzy. Że w sensie nie takie pełne pokazanie twarzy, jak to zrobili w Naruto, tylko takie połowiczne, że on ma po prostu zdartą maskę. Ta maska dalej się trzyma na nim, ale jest taka zdarta. I to by było zajebiste. To by było stary. Ale nie, oni musieli pokazać jego całą twarz, bo on miał jakiś tam pieprzyk. Nie wiem, co, tak popsuło jego taką... nie wiem. Tak powinno wyglądać pokazanie twarzy Kakashiego. Nic więcej. Coś takiego. Max. To jest max, jaki może być. O. To jest max. To jest max, jaki powinien być w Naruto. Oho. To jest jedna z lepszych scen generalnie, jeżeli chodzi o tą walkę. Pa. Kurwa, no, no stary, jak to jest zrobione zajebiście, 11 lat temu! 11 lat temu! Ja 2013 rok! 2013 rok, ludzie! Tutaj akurat flashbacki pewnie Kakashi ma, z Rin. Zaraz będziecie mieli lekkie zaskoczenie. 3... 2... 1. Dobra, jeszcze raz. 3, 2, 1. Patrzcie to. I to jest najlepsze pokazanie kurwa jego twarzy. Ja ale to jest piękne, stary. To jest piękne. No stary, to jest to. I cała maska znika i teraz patrz. I patrz. Piuf. To jest zajebiste i tak to powinno wyglądać od początku. Kurwa, ja p***le. Jacy oni są genialni, ci animatorzy. Widzieliście? Cała maska zniknęła, okej. Okay. Było tam widać jego tam mniej więcej zarys ust i tak dalej, okej, okay, było to widać. Ale stary, to był klon, ten jego elektryczny. Wyskoczył z ziemi i już wiesz, ten klon jego był jedynie w takim stanie. Ale on wyskoczył z ziemi i normalnie miał cały swój strój, taki jak miał na początku. Przecież to jest to jest to. To jest to. To jest to, stary. Dobra, tutaj Susanoo już wkracza. Ale no, wiadomo, trzeba przymknąć oko. No Sasuke, po tej walce z Danzo, no no... wiecie, no to też nie można tak... no raczej by nie był w stanie użyć Susanoo. Znaczy, no może byłby w stanie, ale no... pamiętacie, jak to wyglądało w przypadku Naruto, jak się pojawił? No właśnie. To by tak nie wyglądało raczej, ale no... no okej, okay, niech będzie. Trzeba przymknąć oko na niektóre rzeczy, nie? Wiadomo. Bo i tak to jest dopierdolone. To jest dojebana walka. Ale fajnie, że to, czego nam brakowało w Shippudenie, fani zrobili. To mnie jakoś tak cieszy, naprawdę mnie to cieszy. Że ten fandom jest taki, że jak wiedzą, że czegoś nie było, to sami se to zrobią, żeby było. To jest fajne. Tak samo z tymi grami Naruto, że jak nie ma gry Naruto, to fani sami se tworzą grę Naruto. I to jest fajna społeczność, że my kurwa nie potrzebujemy tam nie wiadomo jakich korporacji, tylko sami se radzimy. To jest piękne. Oho, teraz jest ta scena. Tutaj chyba będzie właśnie też z tym wzrokiem, nie? Że mu zacznie
zacznie odpierdalać. No, chyba z walki to tyle, tu już nic ciekawego nie będzie raczej. No, to już jest sama, wiesz, same gadanie. Walkę już widzieliście, jak chcecie to sobie zobaczcie, no bo i tak nie ma co oglądać całego. Ale k***a, ta walka to jest jedna z lepszych walk fanowskich, o ile nie najlepsza, moim zdaniem. Jakie to jest piękne, nie? Jakie to jest piękne, nie no ludzie, naprawdę, ja wam to podlinkuję aż, bo to jest za piękne, żeby tego nie udostępniać dalej, nie? Animacje to wszystko tutaj jest na poziomie, wszystko. Zobaczmy końcówkę jeszcze w sumie. No to raczej wszyscy pamiętają tutaj Sakurcie i jej próbę, co się jej nie wyszło, ale no, raczej pamiętacie. Oho. Oho. No. Oho. I patrzcie, to jest najlepsze, że to akurat była w anime i po tym wszystkim ona i tak jakby szalała za nim, nie? Ona i tak mówiła tak, Sasuke, zajebisty jesteś, nie? Zrób ze mną dziecko. A potem k***a w łóżku ją tak za szyję. Ty kurwo. Zoba. Don't do it, Sasuke! No i mamy to, co już się wydarzyło w anime. No fajne, fajne, to jest takie łatanie? Dziurą fabularną tego nie można chyba nazwać, nie? Tej walki, że jej nie było. To nie jest dziura fabularna. Ale to jest zaspokojenie potrzeb fanów, którzy potrzebowali tej walki. Kakashiego z Sasuke. Bo akurat, no ja widziałem potencjał na tą walkę. Jak oglądałem nawet Naruto i był ten moment, gdzie powinna być ta walka, to jakoś tak mnie zdziwiło, że oni tego nie zrobili, nie? Bo to naprawdę miał zajebisty potencjał. No ale no dobra, no fajnie se zrobili. No i tyle. Chciałem wam pokazać ciekawostkę. A jeżeli chodzi o w ogóle Sakurę, to też Beka. Widziałem na YouTubie ostatnio taki klip. Czekaj, jak to było? Sakura podrywa Naruto czy coś tam? Czekaj, tutaj, patrz to. Chodzi o tą scenę, to mi wyskoczyło na proponowanej, o. Tutaj Naruto się zirytował na Sakurę, zobacz. I patrz, patrz Sakurę. On idzie w k***y, zobacz w ogóle jakim krokiem. I patrz, Sakura se myśli. I myśli i k***a biegnie za nim. I tutaj ktoś dobrze zrelował. I teraz patrz komentarz, komentarz ziomka. Patrz komentarz ziomka. Dlatego Naruto utknął w friendzone z Sakurą. Ona jest jedną z tych dziewczyn, które lubiły być umieszczane na jej miejscu i dlatego pożądał jej Sasuke. Spójrz jak podążała za Naruto, kiedy krzyczał. I wiecie o co chodzi? Że ona lubiła po prostu być chyba dominowana przez chłopa. Że wiesz, że jak Naruto się wk***ł na nią i krzyczał na nią, to ona od razu, wiesz, za nim. Ale jak Naruto był miły w stosunku do niej, ratował jej dupę i tak dalej, to nie, no to ona go jeszcze napierdala. Tak samo było w przypadku tego, Sasuke. Sasuke ją tam próbował zabić, tamten, i ona od razu, o, Sasuke, jesteś zajebisty, zróbmy se dzieci, prześpi się ze mną. Ale jak Naruto podrywał ją i tam chciał jej postawić ramen chyba, czy coś, to nie, to nie, to od razu, w ryj. Nie wiem, baba. Imo Kakashi sprzątałby z szczocha, gdyby... Teraz żonobica mocno poleciałeś, nie będę ukrywał, ale kurczę, no... No nie wiem, no wylogować z życia jednego z głównych bohaterów? No nie, no raczej tak to nie, no. Bez przesady. Ale no tam ten wpierdol mógłby dostać od Kakashiego. I ta maska bo mi się najbardziej podobała, bo to tak powinno wyglądać. Tak powinno wyglądać pokazanie twarzy Kakashiego. Tak powinno wyglądać. A nie, że oni pokazali kurwa go całego. Jeszcze zrobili sobie jakąś Sukiję stary. Sukiję w ogóle jakiś jego alter ego, gdzie on se chodzi bez maski, bez ten. Nie wiem, to jest one, nie wiem, to tak nie powinno wyglądać jak wyglądało. To powinno być właśnie coś takiego jak fani zrobili. Fani wiedzą lepiej niż twórca, nie? Fani wiedzą lepiej niż Masashi. Dobra, idę na tego Shinobi Strikera.